Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na druidzie i na druidzie zadziało się naprawdę bardzo, bardzo dużo na tym weekendzie epickim. Wczoraj od razu po północy się przebierałem, no i zobaczcie, że mamy wszystkie itemki tutaj świeżutkie. Oprócz tego bardzo, ale to bardzo fajna rózga nam wypadła, zobaczcie, że jest rozrzucik naprawdę bardzo przyjemny dla oka, nie oszukujmy się. No i też gemiki sobie tutaj pozmieniałem, praktycznie wszystkie to są okolice 350, tutaj widzę, że ten ma 320 i ten na HP ma 320, no ale to już szczegóły. I oprócz tego wszystkie itemy mają punkty życia 2%, to też sobie ogarnąłem, żeby mieć już tutaj 15%. No i co, oprócz tego naszych pachołków troszeczkę tutaj w gemy poubierałem. No ten maguś akurat można powiedzieć, że lekko nie domaga, no ale to dlatego, że wszystkie dobre gemy szły do mnie. Natomiast tutaj no na przykład Kunegunda jest już prawie cała ubrana, wojownik jest w ogóle cały ubrany, więc troszkę po prostu nad tym posiedziałem, troszkę to ogarnąłem. Oprócz tego sobie tutaj Ekuna Golda już ogarnąłem, na ten moment mogę zaledwie 24%, no ale lepsze to niż nic. I dzisiaj na odcinku po prostu będziemy sobie klikać, będziemy próbować tutaj wbijać kolejne levele, zobaczymy na jak, ile nam to w ogóle da, ile nam da to przebranie i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, czy to no jakoś fajnie zadziała. Dobra, nie ma co przedłużać, na początek tutaj sobie rozwalimy portal, bo z tym myślę, że dokładnie nie będzie większych problemów. No i co, myślę, że wejdziemy od razu do 13 piętra, mamy kołka Van Helsinga. No tak jak mówię, no dokładnie, chwila, moment, no i jest to dosłownie nic, nie? Dosłownie jest to dwa grzybki, jesteśmy w domu. Tak patrzę, co to w ogóle za rózga nam tu wypadła. Dosyć, widzę, że niesła. Zobaczcie, ile temu daje, dobra. No to może od razu iść, chociaż nie, bo to zajmie nam dwa sloty, a my tutaj chcemy w razie sobie coś innego rozmontać. Także na razie, dobra, niech to będzie u magusia. No tych pachołków nie przebierałem, to akurat nie ukrywam. Jedyne, co tu się postarałem, to o gemy dla nich. Przebierałem tylko i wyłącznie siebie, no bo na razie nie ma sensu tych pachołków przebierać, no bo nam tutaj będzie dropić do nich, no nie? Wszystko, więc jakby tak to wygląda. Okej, kolejny to jest komendant Koma. Poczekajcie, w sumie powinniśmy tutaj jeszcze sobie zobaczyć, no ale nam się niestety nie zapisało, ja już zacząłem klikać kolejnego, no to chociaż poczekajcie, że to w sumie nie zadziała. Musiałbym tutaj zobaczyć, na przykład za kreble sobie machniemy, zapisz walkę, cyk. No i aha, no już komendant Koma, czyli dobra, no zepsułem, że nie zapisałem, no ale dobra, to tam akurat nic ciężkiego nie było. No i kolejny level wpadł, zobaczcie, komendant Koma pokonany, dwa levelki także nam zawdzięczył. W sensie zawdzięczył, my mu zawdzięczamy dwa levelki. I czy nam się zapisał? Nie zapisał nam się niestety. Dobra, czyli trzeba znowu tutaj pocisnąć sobie kogoś w rankingu, zapisać w ten sposób i tak dalej. Komendant Koma, cyk, zapisany. Poczekajcie, czy ja tutaj okej. Aha, bo tutaj kolega ma telefon Huawei'a i tam podobno nie ma dostępu do sklepu Play, sobie szuka tej aplikacji Shakesa, żeby po prostu ją pobrać, bo ma tylko Classic, nie? O to chodzi, jakby tam ktoś był ciekaw, no ale to nieistotne. Dobra, mamy podłego liczy krupę, to jest zwiadowca. No i czy ten podły liczy krupa jeszcze jest tutaj, jeszcze jesteśmy w stanie go pokonać, więc zobaczymy. No to jest tak jak mówię, no w teorii zwiadowca, więc raczej to nie powinno być jakieś bardzo, ale to bardzo trudne, bo tutaj powinniśmy unikami go troszeczkę pomiziać i dzięki temu powinno nam się udać właśnie go zdetronizować, powiedzmy. Kurde, jakie dzisiaj ciężkie słowa gdzieś mi do głowy przychodzą, no ale nieistotne. Okej, no tutaj najwięcej mu zbiliśmy połowę HP, więc no szału nie mam, teraz 3,5 miliona. No wydaje mi się, że jakbyśmy poklikali, to i jego byśmy tak na jednym ranie udałoby nam się go pokonać. No wiadomo, dałby nam znowu z dwa levele minimum. No taki 240 dzisiaj to jest myślę, że taki mój minimalny cel. No i z tego co widzę, jest on do zrealizowania, powinien być przynajmniej. Więc wydaje mi się, że będzie git. Tylko no tego podłego liczy kurpę zastanawiam się. Powiedzmy, że jeszcze do 1750 go poklikam, czyli jeszcze te 70 grzybków. Jeżeli by nie padł, to sobie pójdziemy gdzie indziej, coś innego tam pokminimy. No i później może jakąś broń wymienimy. No broń wiadomo, już ciężko mi będzie znaleźć epickiej na 3 staty. No ale jak mi tam będą już dać po 30-40 średnich, to sobie po prostu zwykłą na inteligencję założę. Przynajmniej takiej będę się starał szukać.
żeby to jakoś wyglądało. Okej, okay. Dobra, padł. Tylko że kurde, nam się chyba nie zapisał. Udało się, dwa levelki znowu. Tutaj akurat punkty życia 2% i coś na inteligencję, jakiś paseczek. Tylko dobra, zobaczmy jak to wygląda. No niestety, właśnie, nie zapisał się. A teraz jak machniemy kogoś w rankingu, powiedzmy z Kierao, teraz niech będzie w ten sposób, zapisz walkę, cyk. No to już nam się tutaj, no właśnie, już Robert Marketingowiec się pojawi, więc no ciężko. No ale dobra, nieistotne. Dostaliśmy tutaj coś na wszystkie cechy, więc na razie to odłożymy na bok. Tutaj dostaliśmy coś na inteligencję. I chyba to będzie, a nie, tylko 8 nam daje, więc dobra, no też na razie niech idzie na bok. No i teraz mamy bodajże maga, teraz mamy maga. No i z tym magiem już wcale nie będzie tak łatwo. To już jest chyba taki większy, można powiedzieć, bloczek. Ewentualnie jakbyśmy byli tam parę leveli, no to zmienić rózgę i może by coś się tu udało. No ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, co dalej? Hemoridor chyba jeszcze nie jest do zrobienia. Co tutaj mamy dalej? To też raczej wydaje mi się, że nie, dokładnie. To w ogóle nawet nie próbuję. Nordyckich bogów tym bardziej. Chociaż no tam już mu troszeczkę zabraliśmy. Ale nawet nie ma sensu tego klikać, no bo sami wiemy, ile to expa daje. Dobra, czyli lecimy Westeros i mamy tego maga, Sutenera Petyra. No i czy my tego maga jesteśmy w stanie kliknąć, mając tak mocny ekwipunek, nie? No bo jakby nie było, bardzo fajna rózga z fajnym rozrzutem. Oprócz tego no 15% punktów życia, no to też nam dużo HP dało. Więc wydaje mi się, że powinniśmy. I dokładnie, udało się, 238 level wbity. No to już nam niestety nie daje dwóch leveli, dał nam chyba jeden, nawet nie wiem czy nie cały. No ale dobra, lepsze to niż nic. Mamy jakiś hełmik i to jest hełmik dla wojownika 289, tu jest 235 na wszystkie cechy. Aha, bo to jest... A no tak, dobra, nieistotne. To nam się tutaj powinno zmienić, ale to nam za wiele nie da, więc dobra, na razie damy na bok. Czy my już dzisiaj kibel ogarnęliśmy? Ogarnęliśmy kibel, więc dobra, no będę musiał to niestety wyrzucać, bo jak widzicie, no w ekwipunku też miejsca za wiele nie ma. Twierdza 12 już stoi, kwatery się robią na 11, salkę mam 11. No i tutaj jak się te kwatery zrobią, to będę chciał Akademię i Skarbiec podnieść na dyszkę i potem twierdzę na kolejny poziom. Taki mam plan, zobaczymy czy to wyjdzie. W każdym bądź razie, no mówię, miejsca tu za wiele nie ma, więc musimy sobie jakoś radzić. To jest na zwiadowce, no ale mówię, da nam zaledwie 14 statystyk, więc... no i 670 pancerza niby. Ale dobra, na razie nie ma co, może później. Lecimy tutaj, mamy Holundra. Holunder to jest wojownik i to jest dosyć prosty wojownik. Wydaje mi się, że powinniśmy go kliknąć jeszcze tutaj z marszu. Tak, no dokładnie, tak teraz miałem mówić, że tak mi się wydaje, no i faktycznie tak jest. I kolejny, z tego co pamiętam, to jest Diego Groźny, czy tam Diogo Groźny, coś takiego. I jego także wydaje mi się, że powinniśmy kliknąć z marszu. Więc zobaczymy, dobra, tu mamy jakąś klatę i nawet nie trzeba robić w niej dziury, więc jest git. Ten przedmiot był już w toalecie i jeszcze punkty życia 2%, to w ogóle super. Dobra, to możemy rozmontować i lecimy do tego Esterosu dalej. Drogo Groźny, sorry, ja myślałem, że to jest Diego Groźny, no nieistotne. W każdym razie to także jest wojownik i także go powinniśmy kliknąć. Zazwyczaj jak się pokonuje Holundera, to i się pokonuje tego Drogo Groźnego i dopiero tam siódmy to jest, przepraszam, szósty to jest jakiś blok na dłużej, z tego co kojarzę. No więc dobra, poklikajmy go sobie trochę. Zobaczymy jak to pójdzie. No zobaczcie, że jest, mamy już, jak go pokonamy, to dobijemy 240 level, a jeszcze nawet nie weszliśmy do strefy mroku, więc naprawdę zapowiada się dzisiaj bardzo, bardzo owocny odcinek i bardzo, bardzo no, bogaty w levele, powiedzmy, nie? Tylko no, żeby ten drogo jakoś szybko padł. 3 miliony po raz kolejny, to już w sumie chyba któryś raz rzędu, z tego co widzę. No ale paść nie chce, no my tutaj no musimy unikami poczarować, nie? To jakby jest, wydaje mi się, że oczywiste i nie ma tutaj co się z tym kłócić, tylko po prostu sporo uniczków i raczej to będzie bez większych problemów. No boli mnie ten brak miejsca, nie? Bo jak ja tutaj chcę dzisiaj na tym odcinku pocisnąć, to ja chcąc nie chcąc będę musiał itemki ze strefy mroku i zwierzy po prostu wyrzucać, nie? Więc jakby no dużo stracę na surowcach do kowala. No ale trudno, no jak się chce nagrywać, no to niestety. Dobra, pociśniemy do 1500, jeżeli się nie uda, no to lecimy do strefy mroku, mi się wydaje. Wierzę, może na koniec zostawię. Chociaż nie, w sumie wierzę. Nie, no dobra, na razie do strefy mroku. O dobra, udało się, super. Do strefy mroku wejdziemy, zobaczymy ile tam uda nam się pocisnąć i dalej będziemy kombinować. Co i jak. No niestety, no tutaj musimy rozmontować ten przedmiot, no bo i tak z nim nic nie zrobimy, a już mamy pełny plecak. To możemy w zasadzie dać do kociołka, niech będzie, co prawda się to bardzo nie opłaca, no ale trudno. Okej, okay, teraz, ja zapominam cały czas zapisywać, no to nie fajnie.
No i tak, Holunder mi się nie zapisał, dobra, no to musimy zapisać, tutaj tego konopa znowu sobie uderzymy, okej, cyk, no i ja muszę zapisać tylko tego drogo groźnego, okej, cyk, poczekajcie, ile my, to my dopiero dwa lochy mamy zapisane, to ja tutaj co chwilę zapominam, no dobra, sorki, no tak się zdarza, nie, dobra, mamy rudą ślamazarnicę, mag, zobaczcie, że jej praktycznie nic nie robimy, więc Esteros na ten moment jest dopchany po, no do końca powiedzmy, nie. Dobra, i mamy strefę mroku. No właśnie, tak to będzie padać. To jest właśnie urok tego, że sobie gemiki ogarnęliśmy na pachołki, bo teraz to, tak jak mówię, będzie bardzo proste do ogarnięcia, nie? Do po prostu pokonywania. Tutaj sobie podmienimy od razu klej. No jak będą nam leciały fajne itemki dla pachołków, to pół biedy, nie? A tak to niestety będziemy tutaj musieli, dobra, to już zrobimy za jednym zamachem, powiedzmy, będziemy tutaj musieli bardziej po prostu marnować te surowce, nie? A tak to możemy im dawać i będzie git. Na przykład zobaczcie, pasek na zręczność plus 60, bardzo fajny, z dziurką, tu sobie robimy odzysk, cyk, cyk, no i bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Teraz tutaj jakieś buciki plus 31, więc też jak najbardziej z przyjemnością tutaj mu to podmienimy, nie? Więc no mówię, tak to jest spoko, bo się nie marnuje. Gorzej jak właśnie musimy marnować, nie? Dobra, lecimy dalej w tą strefę mroku. Zobaczymy, ile my w ogóle dzięki temu leveli jesteśmy w stanie wbić. Tutaj może klucza sobie do kolejnego poszukam, jeżeli uda nam się do szóstego dojść. A wydaje mi się, że się uda. To raczej powinno padać praktycznie za darmo. Dokładnie. Dobra, kolejny, aha, już nie ma miejsca w plecaku. Mamy jakiś, o i zobaczcie, kolejny bardzo, ale to bardzo fajny pierścionek, więc jak najbardziej go sobie weźmiemy. No i tu jakaś czapka dla maga plus 20 i nawet nie trzeba robić slota, więc jest git. No a to już rozmontować dzisiaj już nie możemy, więc no muszę niestety sprzedać. Dobra, lecimy dalej. Raptor ryczący to jest wojownik. No i też dosyć szybko padł, tylko zobaczcie, no za wiele levela nam to nie daje, jakby nie było. Pokonaliśmy tutaj trzech przeciwników i dopiero wbiliśmy level, więc no te kolejne dają sporo tego levela, nie? Te kolejne jednak bardziej się opłaca, powiedzmy, cisnąć, aniżeli właśnie te co teraz, no ale trudno, zobaczymy jak to pójdzie dalej. Jaszczur z bagien to jest kto? To jest zwiadowca, okej, no i tutaj już się zaczynają jakieś większe schody, można by powiedzieć, no ale zobaczymy, to jest czwarty na 10, jeszcze dwóch jak pokonamy to będziemy mogli kolejny kluczyk dostać, ale przeważnie to działa tak, że zanim nie zamkniemy poprzedniego lochu, to nie ma sensu klikać kolejnego, bo po prostu na tym etapie każdy loch jest mocniejszy od drugiego, nie? Mniej więcej tak to działa, więc jakby no tego klucza na ten moment nie będziemy szukać, tylko tutaj będę się starał jak najwięcej podziałać, jeżeli chodzi właśnie o ten loch. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Tylko zobaczcie, że ten jaszczur nam tutaj stawia dość duży opór. Jeszcze mamy tornado, jeszcze mamy bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy. Dobra, udało się do kliknięcia. No ale nie wiadomo, jak to nam wyjdzie tutaj. Odporność na zimno 0%? Coś takiego się da w ogóle dostać? Pierwszy raz chyba widzę, dobra, no nieistotne. Dodaj miejsce na klej, no tu się muszę pilnować z tymi kryształami, bo znowu mi ktoś napisze, a czemu dajesz taki kryształ, a ja to tak naprawdę no już z automatu podmieniam. Dobra, tu jest na wszystkie cechy, czy jest ten pierścionek lepszy od któregoś? Tutaj dla wojownika nie, no z tego co widzę dla zwiadowcy, więc spoko, możemy mu podmienić. Ile mamy nagrania? 13 minut dopiero, a już tyle leveli, chyba 11 leveli już biliśmy, no ale dobra, lecimy dalej. Teraz mamy wojownika, więc z nim już nie powinno być tak dużo męczarni, powiedzmy. Zielony T-Rex, dokładnie, też padł dosyć szybko, no już możemy kolejny kluczyk dostać, więc spoko, jest jakiś pierścionek plus 3 i punkty życia daje, no ale dla punktów życia nie ma sensu na ten moment chyba podmieniać kryształów, w sensie odzyskiwać, więc a chociaż zresztą z drugiej strony, nie trzeba, jakbym musiał robić dziurę, to nie robił, ale odzyskanie to tylko 10 grzybów, to niech będzie. Okej, okay, mamy kolejnego, czy ten kolejny też padnie? No to jest znowu zwiadowca, znowu można powiedzieć cięższa sprawa, no ale udało się go pokonać i mamy 243 level i mamy coś na 3 cechy, zobaczcie, dla wojownika, tak więc też jak najbardziej mu tutaj możemy to dać. Cyk i okej, okay, co kolejne? Kolejny to jest smoczek, który ma 4800 siły. No ale mówię, no wojowników powinno się tutaj na ten moment najłatwiej w teorii pokonywać w naszej sytuacji, bo tutaj Kunegunda i my dosyć dużo robimy tymi unikami. No ale zobaczcie, no ten w sumie też nie jest jakiś
jakiś, można powiedzieć, prosty, no ale dobra, też się udało go pokonać, jest super. Mamy jakiś paseczek, plus 18, no plus 18 to myślę, że jeszcze nie ma sensu podmieniać, to nie jest jakieś nie wiadomo ile. Okej, mamy meduzę z moczar, meduza z moczar to jest mag i ten mag może nas przyblokować na ten moment, więc w sumie na razie dobra, nie będę tutaj już klikał na hama, zobaczymy jak to wyjdzie, zaraz tutaj sprawdzimy ile nam bronie dają, w sumie już teraz możemy, plus 18, ale to chyba jakiś słaby rozrzut, w sensie słaby roll, plus 36, no właśnie, więc należałoby tą broń zmienić, ale to zaraz, no jeszcze mamy tornado, tutaj w tej strefie światła to już chyba tylko wieża nam zostaje, dobra, no to tornadko myślę, że tornadko ciśniemy, zobaczymy ile, jak to pójdzie w ogóle, no i też, no właśnie, to jest to, że mamy mało miejsca w ekwipunku, więc jakby no szybko się będzie zapełniać to, no ale dobra, na razie te itemki nie dają nie wiadomo ile, no to jest ten etap, że jakby możemy sobie tutaj pozwolić na klikanie, tu akurat do wiedźmy, więc spoko, możemy sobie pozwolić na klikanie, bo po prostu tu jakaś rózga, plus 31, tu żebym się nie pomylił, żebym nie sprzedał tego swojego, no bo po prostu te itemki nie dają jeszcze nie wiadomo ile, nie, więc jakby, tak jak mówię, no możemy sobie pozwolić na klikanie, później już jak będzie te 10 milionów, 8 i tak dalej, no to już będzie po prostu szkoda tego golda, no ale teraz niech będzie jak jest. Dobra, tu sprzedajemy, mamy trochę golda, możemy w zasadzie w inteligencję sobie polecieć, tu w sumie muszę drugą myszką, żeby was nie denerwować na nagraniu, lecimy w ten sposób, no i dobra, zaraz nam pęknie 200 tornado, więc naprawdę bardzo fajnie, dobiliśmy 244 level, tak więc też no git, jakiś pierścionek mamy, także okej, możemy go dowiedźmy, jak będziemy mieli full miejsce dokładnie, teraz już to możemy ten pierścioneczek sobie dowiedźmy, akurat on jest tani, no ale trudno, dobra, no i 200 tornado i od razu poszło, więc to było dosyć proste, no i czy ten 245 level jeszcze jesteśmy w stanie dobić, no zobaczmy, bo zawsze to wiecie, jeden level do przodu, zawsze to jakaś rózga może się ciekawsza trafić, no i zobaczymy jak to pójdzie właśnie. Chociaż zobaczcie, że już tutaj raptor ryczący, ja tego tornada w ogóle od przebrania nie ruszyłem, ale tak ostatnio bardzo dociskałem, żeby jakiś tam level jeszcze kolejny wpadł i zobaczcie, że wcale to nie idzie jakoś prosto. No ale dobra, no jeszcze poklikamy chwilę, zobaczymy, powiedzmy jeszcze te 15 grzybków, jeżeli się go nie uda pokonać, no to trudno, to chyba, powiem szczerze, że chyba poszukamy sobie broni, to możemy sprzedać, ja w sumie niepotrzebnie dawałem staty, bo potrzebuję golda na broń, no ale nieistotne, tu bardzo fajny rozrzut, plus 41, no ale niestety na wytrzymałość, a nam by była potrzebna inteligencja, tutaj znowu wytrzymałość, tu bez runy to nie chcę, dobra, tu mamy jakieś 3, no ale wszystkie 3 średnie, okej, tu coś z runą, ale też niefajne, tutaj mamy, no ta broń to można w sumie szukać i szukać. Dobra, tu coś jest, no niestety lipka, tutaj na dwie staty, więc też lipka, mamy epik, ale nas nie interesuje w tym momencie żaden epik, przechodzimy dalej, no tu jest słabo, tu w ogóle niepotrzebnie sprawdzam te bronie bez runy, bo i tak przecież ich nie wezmę, dobra, tutaj no dwie staty, kurde, no mówię, to można tak szukać i szukać w nieskończoność, bo to nie dość, że musi być runa, to jeszcze musi być dobra statystyka i dobry rozrzut, nie, więc jednak troszkę to może zająć nam, no ale okej, no chwilę tu poklikamy, poszukamy, może przy okazji coś epickiego fajnego znajdziemy, byłoby na pewno miło. Dobra, tu coś jest, no ale lipa. No zobaczcie, że w ogóle też epiki nie dropią, tylko jeden nam poleciał tam wcześniej. Troszkę już tutaj tych roli zrobiliśmy, a mimo wszystko z tymi epikami wcale nie jest tak kolorowo. Ile w ogóle kosztują rózgi? Po milion, okej. No tutaj inteligencja 1000, widzicie, fajny ten, no ale niestety bez runy. No i ten rozrzut wybitny nie jest, nie? Ale myślę, że jakbym coś takiego z runą zobaczył, to już bym się przekonał. No bo jednak te 40 średnich swoje zrobią, jakby nie było. Tutaj nic, oj, mamy jakiś chemik plus 22, więc od razu myślę, że nie tak chciałem. Tu muszę drugą myszkę znowu. Myślę, że od razu go mogę podmienić, tylko że tutaj jeszcze muszę te runki zamienić od razu, żeby mieć w dalszym ciągu komplet, cyk, no i odzysk klejnotu, cyk. Dobra, w ten sposób. No i okej, szukamy dalej. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj znowu bez runy. No słabo, no jakby nam broń poleciała, to by był, nie dość, żeby było straszne szczęście, to jeszcze by nam się udało, no tutaj akurat bardzo mizerny rozrzut, to jeszcze by nam się udało fajnie to jakby, no po prostu mielibyśmy farta, nie? Tu na wszystkie cechy budki, więc nas średnio obchodzą, tutaj coś mamy, no ale na dwie staty, więc też średnio.
Tutaj średnio. No średnio. No lipka, jest lipka. Znowu na dwie staty. Ciężko, kurde, dobrą broń dostać nawet. No tutaj zobaczcie, bardzo fajna, można by powiedzieć. No ale niestety, no 27 średnich to nie jest coś wybitnego. O, zobaczcie. Fajny, 31 średnich. Fajny dosyć rozrzut i na samą inteligencję ma runę, więc jak najbardziej myślę, że można się pokusić o taką broń, jak będzie. Co prawda rozrzut chyba mniejszy niż w tamtej mieliśmy, no ale to już nieistotne. Dobra, no i co, spróbujemy to tornado, no i zobaczcie, od razu padło. To jest właśnie to, że broń wymienimy i od razu to idzie jakoś prościej. Dziewczynka z zapałkami to jest mag, na którym o dziwo się, można powiedzieć, dosyć mocno zatrzymaliśmy. 35 tysięcy HP, także no malutko. Dobra, powiedzmy do 700 na nią. Okej, padła, to git. Ten Yeti, no Yeti też padł, no i nie mamy miejsca, więc możemy to sobie sprzedać. Oj, zobaczcie, epic, ale bardzo drogi, więc też jak najbardziej do kociołka to może iść. Na razie tu nie daje w inteligencję, nie ma to sensu. No i mamy jakiegoś klauna, to jest wojownik. Dobra, na nim na razie koniec. Zobaczmy tutaj tą meduzę. Czy my tą meduzę jesteśmy w stanie kliknąć, jak zmieniliśmy tą broń? No bo nie oszukujmy się, pachołkowie tutaj pomagają, no ale to my jednak robimy najwięcej w tych walkach. No więc myślę, że nasza broń, no tam było parę razy 2 miliony, więc zobaczmy. Albo dobra, poczekajcie, może zanim, bo my jeszcze musimy do wieży wejść, to też trzeba pamiętać. No właśnie, chciałem tutaj sobie dropnąć kolejny klucz i zobaczyć, czy tu mi jakoś pójdzie. Mamy toksyczne drzewo, które jest wojownikiem, więc myślę, że on chyba pójdzie szybciej aniżeli ten mag. No bo jednak wszyscy wiemy, że wojownika oszukamy tymi unikami, a maga nie. No ale tutaj też zobaczcie, że z nim jest problem. No tu już się zaczynają schody, nie? Okej, padł, spoko. I co my mamy kolejnego? Kolejny to jest zwiadowca. No zwiadowca też myślę, że może być do pokonania, jakby nie było. No, padnie czy nie padnie? Do 550 powiedzmy na niego, już idziemy do wieży, bo wydaje mi się, że nie ma sensu już więcej tutaj wydawać. No fajnie by było ten level dobić, nie? Ten 245 to taki w miarę ładnie wygląda. Ale dobra, no zobaczymy zaraz. Tam myślę, że i ta meduza by padła, nie? Nie oszukujmy się. Ale jednak no z nią, no mówię, no ją ciężko oszukać, więc tam raczej muszą być jakieś próby perfekcyjne z dobrymi krytami. No tutaj znowu 3 miliony, 600 tysięcy, no niedobrze, niedobrze, no fajnie by było tego gremlina. No wiadomo, że level dobijemy zawki dzisiaj, nie, bo nam bardzo malutko brakuje, no ale jednak wiecie, już tak na odcinku dobić to by było o wiele przyjemniejsze uczucie. No ale chyba z tego co widzę nam się nie uda. Dobra, no jeszcze te 6 grzybów do 500 i zobaczymy jak to pójdzie w wieży. Dobra, na razie nic. Nic tam nie poleciało. Poleciały nam jakieś rękawice dla maga z tego co widzę. Tutaj zrobimy sobie w ten sposób. No i plus 29, także można to jak najbardziej podmienić. Dobra, cyk. A to sprzedamy, no trudno. Dobra, no i lecimy do wieży. Wieża też nam da golda. Troszkę nam, no właśnie, to będzie padać bardzo łatwo na ten moment. Wieża da nam golda, więc też te statystyki troszeczkę nam spuchną. I może jeszcze w niedzielę coś byśmy tutaj pokombinowali. Już nie mówię o przebieraniu. Ewentualnie broń jeszcze, chociaż nie, no broń to mamy w miarę świeżą, ale tak wiecie, poklikać z tymi lepszymi statystykami, myślę, że mogłoby to być spoko. Dobra, tutaj musimy odzyskać klejnot, bo bardzo nam fajne rękawice wypadły. No a jak to wygląda z bronią dla Kunegundy? Plus 72, no więc też wydaje mi się, że mimo, że to jest na wszystkie cechy, chociaż chyba ta siekierka też była na wszystkie cechy, to tam akurat nieistotne. Dobra, lecimy dalej, no mówię, no to będzie padać bardzo, ale to bardzo łatwo. Tutaj na wszystkie cechy, więc chyba nie ma co i mamy jakąś broń dla woja, plus 58, no to też jest jak najbardziej. Oj, w sumie teraz byśmy mogli popróbować tamtą strefę mroku, no bo te średnie jednak im też dużo dają. No ale dobra, to już nie ma co, może jakoś tam później. To na wszystkie cechy to od razu odpada, no i tu mamy coś na inteligencję, dodaj miejsce na klejnot, odzysk klejnotu, cyk, okej, 400 grzybów mamy. No dobrze, że nie trzeba chociaż tego klikać, tylko to mówię, w miarę jakoś prosto leci. To na wszystkie cechy to od razu będę sprzedawał, nie ma sensu, już lepiej na trzy główne dawać. No i tu już świnki nam jakiś opór postawiły, no i znowu nie ma miejsca na wszystkie cechy, więc okej. No i tu mamy na trzy główne, ale bodajże plus 3 dokładnie, więc nawet nie ma to sensu. No i mamy głupiego Jasia. Głupi Jaś to jest 47 wieża, może 50 nam się uda kliknąć. Rękawice za wiele nie dają, no i to na wszystkie cechy. Dobra, lecimy dalej.
Cyk, cyk, dobra, 50 wieża pokonana. No i mamy coś na inteligencję, plus 21, więc no można powiedzieć, że sporo. Odzysk klejnotu, pyk. No i tu mamy na siłę, ale to bodajże, no dokładnie, to też nam za wiele nie da, więc dobra, lecimy tu. No sporo, spoko to pada, nie? Dużo, dużo strasznie tych wież jesteśmy w stanie zrobić. No ale dobra, tu jakieś rękawice dla woja na wszystkie cechy, także też to nie ma sensu. No zobaczcie, ile ja surowców marnuję, nie? Do kowala, to jest naprawdę ogromna ilość, jakby nie było. No ale co zrobić, no niestety, no chcę nagrać fajny odcinek, więc tak to musi wyglądać. Tutaj dosyć rozrzut w sumie mniejszy, no ale na trzy podstawowe cechy. Tutaj znowu pierścionek, ale to nie ma sensu podmieniać. No kurde, no chyba trzeba, nie? Chyba trzeba, tak mi się wydaje. Chociaż te zamiany, odzyski klejnotów i to wszystko to kosztuje. 300 grzybków zaledwie mamy. Wiadomo, ze 150 sobie muszę zostawić, żeby mieć jeszcze na awkę i na te inne pierdółki. Tu na wszystkie cechy nie ma sensu. Tu na inteligencję też jest gorsze, więc okej. Lecimy dalej, cyk. No i tu już mamy jakiegoś zwiadowcę. Ten zwiadowca myślę, że jest do pokonania jeszcze. No ale dobra, no poplikamy powiedzmy do 250 grzybów i jeszcze pójdziemy. O, tam jaka bliska próba. I jeszcze pójdziemy do tej strefy mroku, tam spróbować coś wycisnąć. Zobaczymy, czy nam się uda. 277, 76. No były tam jakieś dwie bliskie próby, no ale widzicie, to już jest taki, można powiedzieć, mini bloczek, że to już za jednego grzyba, za tam, no jednego, powiedzmy góra 5 grzybów nie padnie, nie? No ale okej, też się udało, więc dobra, no i nie mamy miejsca, spoko, więc tu na inteligencję, tu na wszystkie cechy pasek, no przenoś się, kurde, dobra, druga myszka, cyk, teraz tutaj cyk, cyk, no i okej, mamy kolejnego. Kolejny też padł i kolejna to jest kto? To jest wojownik, więc też wydaje mi się, że chyba padnie. No też na nią powiedzmy do 225, nie? Coś w tym stylu, ją poklikamy. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, też się udało ją pokonać. Mamy tutaj na wszystkie cechy, to nie ma sensu. No i mamy jakiś pasek dla woja. Plus 26, no fajny ten pasek, kurde, tylko ja bym tu jeszcze chciał poklikać. Tutaj mamy, dobra, to możemy od razu sprzedać. Poczekajcie, w ten sposób. O nie, ja sprzedałem ten pasek, a chciałem ten na wszystkie cechy. Dobra, no to już nie mam dylematu, nieważne. To był miskik, bo przez przypadek tak zamieniłem, no ale dobra, nieistotne. Okej, mamy kuca, ale to już później, na razie zrobimy tak, cyk. Tutaj sobie damy w inteligencję wszystko, co możemy. Bo tego golda, no naprawdę, sami widzicie, że nam się bardzo, ale to bardzo dużo uzbierało. Już mamy 11 tysięcy, aha, bo to działa inaczej, dobra. Już mamy 11 tysięcy inteligencji ponad na pęknie, więc no mówię, bardzo, ale to bardzo dużo. Także tutaj lecimy cyk, cyk, cyk. Całego golda dosłownie w tą inteligencję. W ten sposób i mamy tu już prawie 2000 w podstawie. No i teraz lecimy do tego. No i ta meduza, czy tą meduzę uda nam się kliknąć? No mam nadzieję, że się uda. Powiedzmy do 200, jeżeli do 200 nie padnie, no mówię, no zmienione bronie u pachołków, średnich im dodało do obrażeń, więc niby powinno, a jeżeli nie, no to jeszcze wejdziemy tutaj, no chcę ten 245 dobić, bo to jest taki, wiecie, okrągły level, ładny. No dobra, troszkę ich tutaj zboostowaliśmy, nam statystyki też poszły w górę, więc myślę, że tego gremlina może i byśmy byli w stanie pokonać, zobaczmy. Do stówki go ładujemy, do stówki. Jeżeli nie padnie, no to powiedzmy trudno, mówi się trudno, ale jeżeli się uda, no to będzie naprawdę, naprawdę bardzo miło, bo da nam na pewno level, nie? Więc tak jak mówię, no kurde, no tam chyba była próba 600 tysięcy z nim, o ile dobrze pamiętam, więc jeżeli wzmocniliśmy się dosyć mocno i my i pachołki, to powinien, ale chyba no z tego co widzę, jednak się to nie uda. No szkoda, myślałem, że może jednak by dało radę, no ale niestety z tego co widzę, to chyba nie. 4, 3, 2, 1, 0. Okej, no nie udało się niestety, ale dobra, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, bo jednak bardzo, ale to bardzo dużo się działo. Mamy 244 level. Tak więc no co, chyba jesteśmy, tu widzę Szymcio 253, no to mamy piąty level na serwerze, natomiast jeżeli chodzi o druidów, to wydaje mi się, że pierwszy, Rotax tu widzę 242, więc go przegoniliśmy, on miał chyba największy, Boruciak 240, no i w sensie no, największy oprócz Turora, nie, Turora to tam w ogóle nawet się nie porównuje, bo to nie ma co, Turor ma największy w ogóle na całym serwerze, ale tak oprócz Turora, no to z druidów, z tego co widzę, mamy tutaj największy ten poziom, więc spoko, no troszkę na to wszystko poszło, ale jednak myślę, że tutaj
tutaj jakoś to wygląda. No niestety zapisałem tylko dwie walki, no ale możemy obejrzeć, chociaż no to jest walka z wojownikiem, więc raczej będzie długa, no a wiadomo jak to wygląda. No ale wszyscy widzieli jakie statystyki i tak dalej, więc jak ktoś tam się chce porównywać, no to może się porównać w taki sposób. Dobra, to by było chyba na tyle. Ja mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w ogóle, bo na Discordzie porobiłem dużo zmian, jakoś to postaram się bardziej ładniej uszerogować, są nowe rangi do różnych gierek, nie tylko do Shakesa, więc spoko, żebyście tam wbili, bo można zrobić naprawdę, naprawdę fajne community. Więc tak jak mówię, no można, tam są takie powiedzmy autorole, można sobie wybrać w co gracie i pojawiają wam się specjalne kanały pod to, tam się spotkać z innymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. I oprócz tego też, bo moderatorzy tam pilnowali cały czas, ja nie zawsze miałem czas, ale teraz będę się starał tam praktycznie wszystko czytać, żeby po prostu wyłapywać od razu jakieś debilne zachowania i usuwać z Discorda, nie? Bo wiem, że też sporo osób to odstraszało, bo tam jednak sporo dzieci było, takich, no dzieci, nie że tam jestem negatywnie nastawiony do dzieci, ale dzieci, które się po prostu słabo zachowują, nie? W tym sensie. Tak więc po prostu wbijcie i zobaczcie, jak to wygląda. Tak jak mówię, dziękuję wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.